Kochani, nazywam się Małgorzata Jakima. Jestem tutaj, bo osobiście poznałam Jezusa Chrystusa, Boga żywego. Nie religii, kochani, tylko ja spotkałam się realnie, twarzą w twarz z Jezusem. 3,5 roku temu, kochani, zgięłam swoje kolano i zawołałam i powiedziałam do Boga, że jeśli jest, to niech przyjdzie do mojego życia, bo ja już nie chcę żyć. Kochani, chcę wam dzisiaj powiedzieć o jednym aspekcie mojej niesamowitej przygody z Jezusem. Mianowicie zamiany na krzyżu dotyczącej uzdrowienia. Ja byłam narkomanką, alkoholiczką. Od dziecka piłam 18 lat. Przy końcu swojego destrukcyjnego picia wypijałam litra wódki dziennie. Jadłam po 200 tabletek w miesiącu. 8 lat temu umierałam. I wiecie co? Nie chcę o tym opowiadać, ale ktoś, kto pił 18 lat, jest zdegenerowany umysłowo, zniszczone fizycznie ciało, układ nerwowy. Ja kiedy spotkałam Jezusa i zgięłam swoje kolano, byłam po wielu latach terapii, byłam trzeźwa, ale nie byłam uzdrowiona. Dalej miałam kocioł w bani, zranienie od dziecka, ból emocjonalny po gwałtach, po wykorzystywaniu seksualnym jako dziecko. I wiecie co? Powiem wam. Jezus mnie uzdrowił. Z krzyża, z zamiany krzyżowej przyjęłam tą ofiarę Jezusa Chrystusa. Bo kiedy ja byłam nago gwałcona, chłopak, który mnie gwałcił, był tak samo pokaleczony jak ja, ponieważ to samo mu robili w jego rodzinnym domu. I kiedy Jezus pokazał mi, że w tym momencie, kiedy byłam gwałcona, On tam był. Moje serce przeszyła miłość, bo w tym samym momencie zobaczyłam Jego nago na krzyżu Golgoty, wizji, którą pokazał mi Bóg. I ten wstyd i poniżenie, głębokie zranienie nie było moje. To się wykonało na Golgocie. Prosta zamiana krzyżowa. Ja sercem przez wiarę przyjęłam to uzdrowienie. Dzisiaj jestem wolna. Błogosławię człowieka, który mnie zgwałcił. Kochani, wszyscy szukamy tej pustki, którą mamy w sercu. Szukamy miłości. Może wypełnić tylko Jezus. Tylko On może cię uzdrowić i uwolnić. Nie tylko z choroby fizycznej, raki, ale również z chorób emocjonalnych, psychicznych. Jeśli jesteś na tym miejscu w jakikolwiek sposób chory, psychicznie, fizycznie, emocjonalnie, podejdź, położę na ciebie moje ręce, a narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Przez wiarę przyjęłam Jezusa do mojego serca i zostaniesz uzdrowiony. Wypróbuj moc, która jest z łaski za darmo. Skorzystaj z tego. Kochani ewangeliści w tych czasach nie stoją na każdym rogu. My dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żebyście mogli poznać prawdę. Prawdę. Wydaje wam się, że żyjecie, ale jesteście martwi duchowo. Diabeł pociąga was za sznureczki. Nie wiesz, czy dożyjesz jutra. I jutro możesz się nie spotkać z Bogiem, ale spędzić wieczność w piekle. Bo nie obudzisz się po ciągu alkoholowym lub po kolejnej kresce. Jezus, to jest wszystko, czego potrzebujesz w twoim życiu. Gdybyś wiedział, co tak naprawdę wydarzyło się na krzyżu Golgoty, bo to jest tylko prawda i twoja rzeczywistość, to płakałbyś z całego serca. Bo On tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Weź dzisiaj swój cud. Przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Przyjmij za darmo z łaski uzdrowienie z czegokolwiek. My będziemy tutaj jeszcze jakiś czas, dłuższy czas. Jeśli serce ci mówi, żebyś podszedł, podejdź, nie lękaj się. Amen.